Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pyszne ciasto zebra. Pewnie większość z Was zna to ciasto. Ja przypomniałam sobie o nim przeglądając zeszyt mojej mamy. No i musiałam je zrobić. Tym razem jest to zebra z olejem. Wyrasta bardzo ładnie. Wygląda ślicznie, nie jest za sucha. Jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna. I zachęcam Was gorąco do jej zrobienia. A zaczynam od oddzielenia żółtek od białek. Następnie do białek dodaję cukier i ubijam na sztywną pianę. W przypadku miksera nie ma znaczenia, czy od razu dodacie cukier do białek. Kiedy piana jest już ubita na sztywno, wtedy do niej dodaję pozostałe składniki. Czyli cukier z prawdziwą wanilią, proszek do pieczenia, żółtka, mąkę i olej. To wszystko mieszam na niskich obrotach, aż będzie jednolite. I wtedy rozdzielam ciasto na dwie części. Do jednej części dodaję 2 łyżki kakao, a do drugiej części dodaję 2 łyżki mąki i ewentualnie troszeczkę jakiegoś aromatu, na przykład aromatu migdałowego. I zaczynam układać. Wlewam do tortownicy, na przykład o wielkości 23 cm, łyżkę białego ciasta i na tą łyżkę ciemnego ciasta. Zaczynam od środka i tak układam kolejne warstwy ciasta. One się tak naturalnie rozpłyną, a po upieczeniu będą wyglądać jak zebra. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę około 40-45 minut. Po przestudzeniu ciasto możecie spokojnie kroić i częstować gości. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam oczywiście na stronę www.kotlet.tv.